It's time for what you've been waiting for. Time for the fight. First round. No i teraz hardkorowy pojedynek, co czekało? Cała Polska, to jest waga ciężka. Jeden hardkorowy cios i już pada. Kto wygra? Radek Słodkiewicz zapędza Pudziana pod klatkę. Chce bić! Dole. Ale sprytnie zachowuje się Pudzian. Krystian Pudzianowski, ależ awantura! To przygody, całe życie kulturystyka. A teraz poszedł mocno, skopnięcie Pudzianowski, trafił ciosem Słodkiewicz. To naprawdę może się skończyć w każdej sekundzie. Jest! Stów! Jeszcze raz! Jedzie, bo bolenia. Cały czas. Poluje Słodkiewicz mocno na wątrobę. Jeszcze raz, teraz odpowiada Słodkiewicz. O nie, powalił. Prowadzenie, ale nie wystarczy czasu. Jest koniec pierwszej rundy. No. Zobaczmy najlepsze akcje pierwszej odsłony. No, fruwały te ciosy. Śmierć wisiała w powietrzu. Tym na pewno wyróżniał się w pierwszej odsłonie Pudzianowski, że chciał sprowadzać pojedynek na ziemię i mu się udawało. Tak, próbował, ale Radek... Petardę, która ma wystrzelić i zamknąć oczy Pudzianowskiego, idzie ale mocno, rusza teraz zawodnik z Białej Rawskiej. Jeszcze raz! Atakuje, to jest szarża, to jest szaleństwo! To jest... Mu się nie udaje. Coś niewiarygodnego. Już krew przeleje. Znowu moment odpoczynku dla Krystiana Pudzianowskiego. Tak jakby myślał nad kolejną zwrotką swojej piosenki, ale to nie jest teraz czas na to! Nie. O, stanął od razu! Ale jaki cios! Super! Wow! Ale się dzieje! Mocne, jak widać, już oko puchnie. Krystiana również. Jest! Cios! Mocny cios od razu! Słodkiewicz, ale popełnia błąd! Jest na górze Pudzian, on może zakończyć ten pojedynek teraz. Czy wstanie? Czy Radek da rady stać na nogi? Górze. Wychodzi z siebie Mariusz Pudzianowski, żeby podpowiedzieć bratu, co ma zrobić. On wie, jak to jest debiutować, on wie, jak to jest trudne przełożyć to wszystko, co się robiło latami na sali, na ten pierwszy w końcu pojedynek w klatce. Radek się nie podaje. Coś niebywałego, że ta walka jeszcze trwa, ale Słodkiewicz jest bardzo blisko porażki. Mocne ciosy Pudziana i to może być koniec. To jest koniec. Tomasz Bronder przerywa. Krystian Pudzianowski zwycięża w debiucie i idzie w ślady wielkiego brata Mariusza. Your winner is... Krystian Pudzianowski. Krystian Pudzianowski w debiucie, w swojej pierwszej walce w MMA zwycięża, ale widzieliśmy, jakim kosztem. Naprawdę wyczerpany, ale wstał, pokazał, że jest nie tylko fighterem w klatce w trakcie walki, ale też po. Wstał ze stołka, poszedł, żeby jego ręka powędrowała do góry, a to są najlepsze momenty tego pojedynku. Właśnie, jak widać, dużo momentów było takich. Chciały jeszcze walczyć, pokazywał Radek Słodkiewicz, że niedobrze, że sędzia przerwał ten pojedynek, ale tam nie było obrony. Wiadomo, że zaraz pomógł się zerwać, ale tutaj nie ma obrony. Tutaj przyjmował czysto ciosy od Krystiana Pudzianowskiego. A tak się cieszy jego brat, który kilkanaście lat temu przecierał szlaki dla tego typu zawodników w MMA. Dzisiaj patrzy, jak jego brat zwycięża, podnosi ręce do góry i może szykuje nam się kolejny wielki zawodnik o nazwisku Pudzianowski.